Cześć, siemaneczko, z tej strony Dziadek Marek. Witam was wszystkich serdecznie na moim kanale. Pobrałem sobie demo gry Far Cry 6. Już grałem w tą grę. Tutaj. Dokładnie w ubiegłym roku. W listopadzie, 11 listopada. I grałem na profilu Partyzantka. Przegrałem w nim 4 godziny 26 minut. Ale nie zauważyłem, że są trzy profile do przejścia. Zobaczyć, to każdy z nich chciałem. No i tą grę odinstalowałem. Także chciałbym ograć jeszcze raz dwa pozostałe profile, które tam są. Ale pewnie jesteście ciekawi, jakie mam opcje tutaj. Tutaj nic nie zmieniałem w dostępności, w rozrywce też nie, w dźwięku. Tu sobie przyciszyłem tak, jak to teraz wygląda, bo dla mnie ta gra jest za głośna. W ogóle te wybuchy i to wszystko, ale zobaczymy teraz, co będzie widać, słychać, znaczy się. Dajcie znać w komentarzach, czy jest za głośno, czy dobrze. Oczywiście pod filmem, tak? No i jeżeli chodzi o obraz, to mam NVIDIA GeForce RTX 4080 Ti. Co do monitora, to mam monitor MSI z odświeżaniem 165 Hz. Oczywiście gramy w pełnym ekranie w rozdzielczości 2K 2560 na 1440, oczywiście w 16:9. To do jakości, no tutaj nie ma co ukrywać, mam wszystko wymaksowane na ultra. Tekstur nie mogę włączyć pewnie, bo dlatego, że iż wersja demo, nie wiem, czy to można włączyć, czy nie można, ale u mnie nie idzie tego włączyć. Tutaj idzie to włączyć, ten analizing jakiś tam, czy cholera wie co to znaczy, ale do tego przejdziemy później. Tutaj mam rozmycia, sobie wyłączyłem je, bo nie, i mnie to irytuje, jak jest akcja jakaś i jest taki obraz zamazany, więc nie chcemy tego mieć. Tutaj kamerę mam pełną. No i tu mam włączone zatrucia i upicia, nie? To jak będziemy tam coś palić, jakieś zioło, czy tam pić alkohol, to będziemy to odczuwać, czy tam kwiat, czy tam bujać, nie wiem. No i tutaj mam dobrodziejstwa wszystkie powłączane, takie jak tam te właśnie cienie, odbicia. Także w kolorach tu nic nie zmieniałem, w ustawieniach za to, bo to wszystko, to było tak. Tu włączyłem synchronizację pionową, żeby mi nie rwało ekranu, tak? Ale też zablokowałem sobie klatkę. W tym sensie, że tutaj te klatki są zablokowane. Na 60 klatek na sekundę, bo tak było oryginalnie, ale bez blokady było tak, nie? Dobra, ale ja sobie zablokuję, bo jak wyłączymy to, to klatkarz się może podnieść, będzie skakał do końca, a do końca nie wiemy ile, ale ja wiem, bo gra mi mówi, że ja mogę klatkarz podnieść do 144 klatek. Jeżeli włączy blokadę, to te klatki będą musiały być. Oczywiście jakieś spadki będą, ale maksymalna liczba klatek ma być 144, zawsze. Oczywiście z włączoną blokadą. Także zobaczymy sobie, porównamy sobie test. Włączymy sobie na 60 i tak zostawimy. Tutaj w polu widzenia skalowanie nic nie zmieniałem, tak byłem. No i tu mam wyłączone to właśnie, nie? Dalej, i tutaj teraz mam włączone te filtry całe, żeby nam dawało jak najlepszą jakość ultra. Dlatego tutaj w jakości jest to wyłączone automatycznie. Jeżeli ja włączę tutaj to, tutaj, nie? To tam się wszystko to wyłącza automatycznie. Także wykonamy sobie test na pierw na 60 klatkach i co nam to da, jeżeli podniosę do 144. No ja sprawdzę to sobie. Sprawdzimy to razem, no. Zobaczymy. Co nam to da, ten klatkarz, że ja go podniosę z 60 klatek na 144. Bo gra mi pozwala do tej możliwości podnieść, tak? Czyli startujemy 60
było na początku. Jest nawet więcej niż 63, powinny być. 63 jest. No i co? I obraz idzie jak idzie. No dobra. Moja karta graficzna teraz przy tym teście w ogóle nie ruszyła. Stoi. W ogóle się nie włączyła. Teraz dopiero się włączyła. I ma 45 stopni karta graficzna, a procesor ma 48. No i co to dało nam? Dało nam taki wynik. No prawie się trzymaliśmy cały czas tej linii, tak? 60. Tutaj takie szarpnięcia były dwa, mocniejsze, ale patrzmy wyniki. Średnia 59, maksymalna 63, ale minimalna 57. Ale pamiętajmy również, że ja nagrywam OBS-em, to on tam zabiera też dwie klatki z trzy, nie? Także to by się zgadzało, nie? Teraz patrzcie, renderowane klatki. W czasie 61 sekund wyrenderował nam 3560 klatek na sekundę. W rozdzielczości 2K mówię i przy włączonej blokadzie tutaj w 60 klatkach i synchronizacji pionowej, no i przy odświeżaniu monitora 165 Hz. Dobra, teraz zobaczymy, co nam da klatkarz, jeżeli go podniosę do 144, bo dalej już nie mogę klikać. Gra mi nie pozwala dalej, z tego względu, że tak jak mówię, mam monitor 165 Hz odświeżania, a w grze takiej samej możliwości 165 Hz klatek nie można ustawić. Trzeba zawsze zejść niżej i tu gra nam podpowiada, że taki jest maksymalny pułap na ten moment, na jaki ja posiadam monitor z danym odświeżaniem. Może jak miał 240 Hz monitor odświeżania lub większy, to klatkaż tutaj by się mógł zwiększyć, tak? No tego to nie wiem. No bo nie mam monitoru takiego, na przykład 240 Hz, tak? Żeby to sprawdzić. Ale wy dajcie znać w komentarzach, czy tak jak mówię, tak jest. Że jeżeli macie monitor z większym odświeżaniem niż 165 Hz, co ja mam, na przykład macie 185 Hz, czy tam 240, tam czy ileś, to dajcie znać w komentarzach, czy u was się ten klatkaż tutaj zwiększa. Czy na przykład jest na przykład nie 144, a jest 165, czy 170, tutaj, tak? Dajcie znać w komentarzach. No i zrobimy sobie test, przypominam, że karta graficzna się tam włączyła pod koniec i miała 35 stopni, a procesor 47, tak? To teraz włączymy test. Dobra, ruszył. Karta ruszyła już teraz od razu. Bo już wiadomo, ma co robić, nie? Karta ma teraz 50 stopni, a procesor 53. Czyli już widzę, że ma więcej do roboty, tak? Chłodzenie jest 33 stopnie, nie? Chłodzenie się nie zmieni. I obroty nawet wentylatorów są normalne, to w ogóle nie przyspieszyły nic. Ale tak jak mówię, karta graficzna tutaj u mnie ma 52 stopnie, a procesor 52 też, teraz trzyma. Także morał z taki wychodzi. Patrzcie, jak tu są skoki. I w tej 144, tak? No to trochę tu jest dalej. To on się, i już tu jest inne już wahania. Tu jest bardziej są skoki widoczne.
To tutaj tak nie jest dobrze, ale patrzcie, średnia 144. Maksymalna 144, tak jak była, tu 131, przepraszam, pomyliłem się. Ale minimalna, już patrzcie, 128, czyli minimalna 128 i niżej nie zejdzie, tak? Czyli 100, 120 to ja będę miał cały czas minimalnych. Ale renderowane klatki jest 8609, czyli praktycznie półtora razy więcej musiał przerenderować tych klatek. Tutaj mam blokadę 144, widzicie? Przy odświeżaniu 165. Dlatego mówię. Ale też wzrosła temperatura karty graficznej od razu. Z 34 było, czy 5, do 51. I tak samo procesor. No procesor tam może nie podskoczył dużo, ale też podskoczył. Czyli jaki jest morał taki? Że grzejemy peceta niepotrzebnie. Bo ja w obrazie żadnej różnicy, czy tam był gorszy obraz, czy coś, to ja nie widziałem. Tak samo nie widziałem, żeby jakieś tam rwania były, czy co. Nie wiem. Ja tu ustawiam tak, jak było. 60. Blokada. I tak w większości grach, ja gram na 60 klatkach i mi to w zupełności wystarcza. To nie są jakieś kurde gry e-sportowe, CSGO czy Bóg wie co, że tam trzeba napierniczać i strzelać jak porypany, się szybko ruszać. Dlatego tu takie odświeżanie nie jest potrzebne. 60 klatek na sekundę w zupełności starczy, bo oko ludzkie i tak wychwytuje tylko 50. No co niektórzy tam wychwytują te 60 klatek, ale to jest i tak. A na przykład już powyżej 60 to oko ludzkie tego nie widzi w ogóle. Także moim zdaniem to jest niepotrzebne, to ustawianie, że ktoś się chwali, że ma 140 ileś klatek na sekundę czy tam coś. I co to mu daje tak naprawdę? Nic. Ani nie widzi lepszej grafiki, ani nic nie widzi lepszego w tym obrazie. Także ja nie wiem. A komputer jest mocno grzany, no i oczywiście prąd tracimy. Bo wszystko chodzi na większych obrotach, tak? No, także moim zdaniem to tam jest bez sensu. Ale dajcie w komentarzach znać, co wy o tym myślicie i sądzicie. Proszę, napiszcie w komentarzach. Jak wy się do tego macie? Czy ja mówię rację, czy nie? Że niepotrzebne jest, na przykład mi nie jest potrzebne 144 klatki, czy tam 120. Bo mi to tak naprawdę tutaj w grze nic nie daje. Obraz jest taki sam, nic się nie zmienia. Także ja nie wiem, po co to jest, nie? Żeby była płynniejsza rozgrywka, ktoś powie. No ale przy 60 klatkach też jest płynna rozgrywka. To ja tej różnicy naprawdę nie widzę, nie? Dobra. Zaczniemy sobie nową. Tutaj miałem tryb partyzanta. W tym poprzednim, rok temu co grałem, w listopadzie. Także może przejdziemy sobie do trybu akcji. To klasyczna rozgrywka Far Cry, zalecana dla większości graczy. Wrogowie zadają większe obrażenia. Żeby przeżyć, musisz myśleć strategicznie i kreatywnie. Możesz zmienić to ustawienie w dowolnym momencie, ok? No to zobaczymy. To trzeba będzie się mieć na baczności. Czyli podejrzewam, jedna kulka tam, znaczy jedna kulka, jak oni nas trafią, to będziemy mieli po prostu większe obrażenia. Dobra, zamykam się. My true Yarens, I stand before you armed with truth. For too long, our country was stolen by politicians. But you elected a vision, a cure, a road to paradise. Viviro, created by our own brilliant scientists, the most effective treatment for cancer the world has ever seen, grown within our precious tobacco, modified with the purest fertilizer, Viviro, is the key to rebuild paradise.
but our paradise comes at a cost. This our enemies will never understand. Yara did not elect me to do what's easy, but to do what's right. And so, with renewed focus, I must extend the draft to paradise. True Yarans from across our island, chosen to produce enough Viviro to heal the world and save our country. These lucky Yarans will be chosen by random lottery. Even my own son, Diego, will be drafted tomorrow. Hey, Danny. And like a true Yaren, he turn will that serve shit off with a smile on his face. Precisamente. Exactly what Castillo wants. Enough politics, Lita. You think the draft is only taking true Yarans? It's the outcasts, the poor, orphans like us. He's bringing slavery back from the dead. In Yara! You can't run from this. Hang on. You ditched us. Ran off to the jungle with a bunch of guerrillas. Libertad. Now you're back here to recruit for Clara Garcia's local crusade? Come on, this is our big goodbye. Danny, fucking say something! A co ja mam, kurwa, mówić? Dobra, teraz mamy wybór. Teraz jest kobieta na zdjęciu i pisze Danny Rojas. No, przełączymy sobie na pana. No i tu się zgadza. Tu jestem Danny Rojas. Ale my będziemy grali panią w grze. Ale dalej pisze Danny Rojas. Dobra, potwierdzam. Ciekawe, co ona powie. They got my name wrong. Danny, you could help Libertad. You're trained. Would have been career military if you weren't such a fucker. Just czyli come jesteśmy with us. Danny. Okay. You never fucking listen, Danny. Hey, time Danny. To go. Boat's waiting. Drinks in Mexico. Dinner in Miami. Oh? Masz babo placek. Konio! Fucking blackouts. Too big for a blackout. You fucking packing? A skąd ty masz tą spluwę, właśnie? Oye, do you know what's going on? Fin del mundo! Babcia, co ty gadasz? Jaki koniec świata? Kurde, ale mu przydzwonił. Kurwa, go zabił. Raftis must report for duty. You will join us to rebuild paradise. Bo tu się wyrabia. A ten co? A, pojek, kurwa. Teraz zauważą ich. Jak nie? Fuck us, zamknij, kurwa, masz, fuck us, Dios, idiota. Teraz odu, bo oni wiedzą, gdzie my jesteśmy. No, szybko. No, ale ja, kurwa, nie mogę się ruszyć, ja nie mogę grać jeszcze. Now! The boat. You're coming. You promise me, Lita. Si. Come on, Danny. No, come on, jak nie mogę. Kurwa, jeszcze na helikopter leci. Teraz mówię. Speranza. We have to get to the boat. Okay, Danny. When we get to Miami, we'll say goodbye to Alejo. I promise. Coño, get down! You are in violation of the true Yarana! I told you. I'm gonna push them! Skradanie się. Wskaźnik wykrycia. Zapełnia się, gdy dostrzeże cię żołnierz. Gdy się napełni, zacznie migać i twoja postać zostanie wykryta. No to my już wiemy z innych poprzednich gier uniwersum. To tam jest normalne. Ale tu pisze tak. Użyj CRTL, lewego CRTL, aby przyklęknąć i ukryć się za osłoną. Będziesz też cicho się poruszać. A gówno, prawda? Bo samo przyciśnięcie CRTL to tylko przyciśniemy CRTL, ale żeby iść, trzeba nadusić guzik wy. Jak Violeta. To czyli trzymamy dwa przyciski wtedy. Dlatego ja, teraz wychodząc stąd, naduszę C. Jestem cały czas ukucnięty, tak? I teraz się mogę poruszać jednym guzikiem trzymając, a nie kuźwa dwoma. Chyba ich tu nie powiezło. Next asshole who opens the door is Danny Rojas. Come on,
Także ja mam teraz wciśnięte C, ale jeden przycisk trzymam na wy, jak Violeta. Idę sobie. Wykucony cały czas. Nie, co oni tu piszą, idioci. Teraz C, wstałem sobie i dalej idę. O, teraz przykucnąłem, ale dalej idę. Tak? Zabiję go. Tak, cień widzę tu. Idiota. Kto zabił? No zabił chłopa i spierdolił, skurweseł. We need to get across that square. They're going to see us. No, they. Trust me. Uda się chyba nie odwrócić, co? Come out and stand before your home. Any resistance will be met with lethal. That's a lot of soldiers, Lita. Oh, my God. Ja cały czas idę przykulony, C, nie? Kurwa, drugi. O! Dochodzi. Kurde, udało się. Gdzie jestem w ogóle? No tu za szczury szczurowate. Coś niebieskie, strzałki tam idą, dobra. My po tych strzałkach pójdziemy. No właśnie. Yeah, from when we were kids. This is so fucked. Oni nas gonią. Shit. Podążę jak ona łami, no podążę. Que coño? O tędy poszli, a skąd oni wiedzą? Od razu. So much blood. Tam są obok nas. Ale co oni strzelają do cywili normalnie? To są porypy. Almost there. The way out is up ahead. Good. That boat's not going to wait for us. Vamos, vamos! Shit. Patrzcie na to tu. Mam pieniądze. Kurwa, zabija go. Szczęście, że nie mam spływy, bo już by nie żyła. Stay with me, Lita. Shit. Jasny gwint! Kurwa, ci zlękłem. Sorry! Sorry! No, mówię sorry! Sorry! Kurwa, to mam już prawo. Jasny gwint. Shit, Lita! Where are you? A, ten tego z dachu rzucił. Patrzcie, tu leży. Skurweseł! To tu się wyrabia. Dios fucking castle.
Where the fuck are the police? No właśnie. Getting the military kill us? Gdzie jest policja? Kurwa, pochowali się. A te sobie tu robią co chcą. The boat's over there. Run! Pieprze, a co wy tu siedzicie? Dobra, to ustałujcie już. Okej, dobra. Dotarliśmy. I co teraz? A ta babcia skąd, kurde, co była na dachu, co się pytaliśmy? Jak ona szybko tu przyszła? No kurde, to my przez te rolki, ja skakałem po te rolkach, jeździłem, kurde. Po dachach, a ta babcia tu szybko jest, jo? No tak, kpinę. Alejo jest an orfan. Alejo's not going anywhere anymore. Come on, Marco. Let them on. Vamos. Wiecie, wy co? Pan Joas. Płyniemy, udało nam się. Gracias. Don't worry about it, chamaco. Here. Chamaco. It's all I've got. Co on daje za kartę jakąś? This isn't right, Danny. We should be fighting, not running to the Yankees. Alejo gave you a fucking gift, Lira. We survive. Same as the orphanage, same as the academy. O? What was that? Co było właśnie? Zatrzymali. Pewnie goniła straż. Tak. Nabrzeżna. Już tu idzie. Kto wie, czy to nie ten Anton cholerny pajac. No, babcia się teraz schowała za nami. No na pewno to jest on. Pójdź po butel widać. Before he was El Presidente, mi papa loved to fish. We would go out on a boat, just like this. And we would catch the fish and then release them. He would say, it's not always about your stomach, mijo. It's about the challenge. Except when he caught a big fish. That juicy marlin, he was too proud to let that fish go. Si, tirano! You have babcia, nie wychylaj się! No, masz za to. Co ci z tego przyszło? I have caught a very big fish today. Haven't I, Diego? Diego! Kurwa, to jego syn. No way. Chciał uciec od niego. I have got you, mijo. Now it's time to bring you home. I don't want this anymore, papa. We have no choice. Let them go. They can work. Make vivido. Truth or lies? Truth. They could be good workers. They could help rebuild paradise. But if you wanted them to live, never set foot on this fucking boat. 13 years old. And Diego has such compassion for his people. These fish, we will catch and release. No, spojrzenie już mówi samo za siebie. Kuźwa. Niech tu zamkną i powybijają. What the hell just happened? We're fucked. Vamos! Kurde, wygrałem. Wstała.
Lita dostała. Ale my przeżyliśmy chyba, co? No bo byłoby koniec demo, nie? Ale Lita dostała. Oberwała. My żyjemy. Lita? Lita tu leży. Lita! I can't feel my legs. Fuck, Lita. This is all my fault. My phone. Forget it, Lita. My phone. This is the beach, Danny. It's fucking fate. What? She's hiding here. Clara. Libertad. Julio. Fuck. Julio. It's all here. Take my phone. Follow the code like when we were kids. Stop it. Lita. Just wait. I'll find help. No! You give her this. Clara will help you. Don't you get it? You're the lucky one, Danny. You're the lucky one. Życie uszło z niej. To przez ciebie, Dani. Widzisz, ty ją namówiłaś, żeby płynęła z tobą. Teraz będziesz musiała z tym żyć. Teraz już wkurwiona jest, teraz już coś ich pozabija tu. O kurde, mam maczetę. Far Cry 6. Ale przypominam, to jest demo. Teraz? Isla Santuario. Wyspa się tak nazywa, dobra. So many dead. Konio, I should look for supplies and get the fuck out of here. Karta baseballowa Diego. Przedmiot. Okej. Okay. Dobra, możemy iść. Tu się coś świeci. O, skluwę mamy. Shit. Pistol's empty. Ale kurwa, bez naboi. To... Need to find that camp. To na cholerę mi go. Nowe narzędzie, B. How the fuck is this still working? The markings must be the code Lita was talking about. Bo to iPhone, kuźwa, to działa. Dobra, teraz my znamy z poprzedniej wersji, co ja grałem, można schować broń dwa sposoby. Albo wciskając przycisk Q i tutaj najechając myszką na klawiaturę. Lub też... Czekajcie. Albo i teraz, żeby wyciągnąć broń, raz klikamy lewym przyciskiem myszy. Bo już drugi raz byśmy strzelali, tak? Jakbyśmy nadusili cały czas. Ale też można schować broń za pomocą przycisku H. Palina. O. To pewnie w samouczku nam później powiedzą, nie? Bo po co ja mam chodzić z gliwerem, która nie ma naboi? To dlatego ją schowaliśmy, nie? I samouczek teraz powinien nam to pokazać, a nie później. Że można schować broń. Teraz ona nam i tak nie jest potrzebna, bo nie mamy naboi. To już powinien samouczek to pokazać. Ale samouczek oczywiście pokaże nam później to, nie? O, schron jakiś. Okej. Okay. Tam coś jest, bo tam jest coś kółeczko. Dobra. Looks like I follow the blue to Liberta. No właśnie. Po tych strzałkach my tam pójdziemy sobie. Użyj F, aby zamachnąć się maczetą. Może ona niszczyć obiekty takie jak drewniane panele albo służyć do atakowania wrogów. F. Wie. Dobra. Blue armband. Must be Libertad. Okej. Okay. No tu coś jest. Zakrwawiona wiadomość. Rafael. Weź tę farbę w aerozolu i oznacz szlaki. Twoje znaki
bezpiecznie poprowadzą nas przez tereny wiejskie do naszych skrytek i pozwolą nam uniknąć patroli. Nasza prawdziwa flaga jest niebieska. To, czego używa Castillo, to zwykła szmata, Clara. Lo siento. Your family will probably never know what happened to you. Okej, idziemy. Tam jest coś czerwonego przed nami, czyli... Tu coś jest. Jakieś żołnierze albo kto. O kurde, co to było? Better stay quiet. No, i teraz to jest znów głupota tu podpowiedź. Użyj lewego CRTL, aby przyklęknąć i poruszać się cicho. Ale już nie napisali, żeby poruszać się cicho, to trzeba nadusić W. Dlatego ja naduszam C i idę dalej. I tak powinien napisać, a nie kurwa, że ja będę trzymał 15 przycisków naraz. To tu jest zrypane, z tym tu nie powiezło ich. Dlatego już jestem zniesmaczony. Podkradaj się do nieświadomego żołnierza i użyj F, by po cichu zabić go maczetą. Okej. Okay. Ale czy nam się to uda, to ja nie wiem. No jest tu. That's why you died. Now I'm going to call this in. You? You're going to slowly. Jasny wind. Uczekaj! Daj mi broń wywrócić, ty głupia kobito. O. Kto by tak kurwa od razu na mnie? Jasny gwint. Psia krew. Kurwa, nikogo tu już nie ma? Nie. No to ha. Chowamy broń. Jasny gwint. To była kurwa szybka akcja. Ale już mogę wstać, nie? No, dobra. Jasny gwint. What's this? O, co takiego dostaliśmy? Podnie amunicji. Przedmiot na nogi. Okej. Okay. No tu mamy tą giwerę. Dobra. Ten pistolet. A tu mamy spodnisze. Te mamy. O, a te sobie ubierzemy. Partyzanckie. Dobra. Okej. Okay. Ale tutaj pukawkę wyciągniemy. W razie W. Tu mamy już tą niebieską, niebieskim szlaczkę. Szlakiem, że tak powiem. Get to Libertad. Steal a boat. Sail the fuck out of Yara. Easy. And now I'm talking to myself. No właśnie. Perfecto. Perfecto. Gadamy same do siebie. Tak jak ja teraz gadam. Też. Perfecto. Kurwa, słyszeliście to? Jakaś kurwa świnia siwniowata. Gdzie ona jest? Oh fuck. Kurwa, to jest nieśmiertelna? Jasny gwint. Kurwa, co za świniowaty drzwi, to widzieliście? Ale mam skórę z dzika. Znaczy mięso. Jasny chuj. Kurde, jakieś niespodzianki jeszcze będą? Co to miało być? Dobra, to schowamy broń. Been a while since I used one of these. Zestaw spinaczkowy, narzędzie. E, użyj. Okej. Okay. W górę lewy przycisk myszy. Dobra. Lara doesn't want visitors. O, i tak automatycznie broń wyciąga, dobra. O, jesteśmy w tym obozie chyba, co? Okej. Okay. O! Gonna show your face before you shoot me?
I'm Danny, a friend of Lita. Silencio. No. Kaptur na głowę i silencjum. Morda w kubeł. You are the only survivor? No, to jest ta Klara. Garcia, garcia. I said, are you the only survivor? Si. Lucky. Lita knew the risks. That's all you have to say? You're here. That's what matters. Just a second, hermana. I'm getting the hell out of Yara. But you're in my camp. I need a place to stay. A few days. Libertas no charity, hermana. Lita said you'd help. Lita also said you weren't a pussy. Co? No ty kurwa co, pajacu? No i co? To jest cipa? Pamiętaj, mnie szkolił John Rambo. Ja wam tu wszystkich kurwa pokażę wam. You're an orphan, see? Funny how friends can be closer than family. Remember, Danny. Castillo has kept you an orphan. Why do you want to run? I watched Castillo order a whole boat of our people shot to death. Get as far away as you can from that psychopath. All of you. When tyranny is law, revolution is order. Quoting Bolivar won't save you. It's Pedro Albizu. Gonna save Yara with library cards. I have a list. Pokaż. Free elections, free expression, free the outcasts. A Yara free of Castillo's. Simple. Simple. Castillo's got, what, 300,000 troops? I count 6 burnt out guerrillas, and you, with a bullet to the leg. You don't believe me? I'll show you. No to show me. I co to ma być, mapa? Powiedz nam coś. We launched an attack from our base to this island. It was a basic operation. Hit a Viviro tobacco plantation, snatch some fuel, and go home. But Castillo's forces were waiting. Got us down from 60 to 6. You need to get back to your base. Yes, but this island is surrounded by a blockade. We don't have boats, we don't have much gear. And we are not leaving until that Viviro plantation goes up in smoke. But we are guerrillas. We know this land inside out. You're already familiar with our guerrilla paths. They were built by the legends in 67. They're spread like a web across all of Yara. Now, they're ours. Guerrilla paths are good to ambush soldados or to hide if the army is on your back. They have caches that will help you survive. And all of this is legit? This map is old as hell. Made for turistas. Yeah, it's out of date, but you got the regions, municipalities, and landmarks of Yara. He'll get used to it. Now I need to call in some favors with the locals to get us a boat, and you need to go find me Juan Cortez. Who? Someone who can make one guerrilla fight like 1,000. Okej. Okay. Jakiegoś Don Juana mam szukać, czy jak mi się nazywa. Dobra, to dalej. You know I'm not a guerrilla, right? Tell Lita then. I'll give you food, a bed, even a goddamn boat to sail to the Yankees. But it's gonna cost you bullets and blood. You can shoot, so shoot. To daj mi coś do strzelania. And let me know when you want to pay your rent. Okej. Okay. Dała nam jakąś giwerę. Ale to nie jest w skałach. Pal. Karabin. Okej. Okay. Zobaczymy. Tu jesteśmy na tej wyspie, tak? Tu jesteśmy, czekajcie. Tu. Obóz, kryjówka, partyzantów. Aha, i mamy szybką podróż. Dobra, a tu? Jedyny taki Juan. Operacja, ranga 1. Jest niezrównoważony, jest alkoholiką i jest nam niezbędny. Znajdziesz go na wiosce rybackiej, spraw, żeby do nas wrócił. Dani, nagrody, 1000 XP. Okej, okay, Klara. Operacja Klary to jest, ale tu mamy arsenał. Co nam dała? MS-16S, karabin, okej. Okay. Pal. Dobra, to sobie go weźmiemy. Zaznaczymy. No co, nic poza tym. Coś tu mamy rozejrzeć, okej. Okay. To się rozejrzymy.
O, tu coś mamy. Dostępne, szybko pożycz, okej. Okay. Time for Juan to come home. Co my tu mamy? Tu się coś śmiga. Każdy głos ma znaczenie. Clara, Gracia i Libertad. Chcą was słuchać. Prezydent Castillo i jego reżim zrobili wszystko, by was uciszyć. Przyszedł czas, by odezwać się na głos i zaprotestować przeciwko jego tyranii. Podnieście głowy, pokażcie swoją lojalność i powiedzcie reszcie Jary, że się nie boicie. Okej. Okay. Już nic się nie poświetla. Okej, okay, dobra, idziemy dalej. Tu jest kibel. Dla pan i panów. Dobra, idziemy. Siema. Hej, fajkę. Don't get yourself killed out there. Padaj ty wieśniaru. You're not one of us. Tu coś jest. Czytaj. Dołącz do Libertad. Na pewno słyszeliście już wieści, mogliście wiedzieć, widzieć nas, kiedy przychodziliśmy przez wioskę. Libertad tu jest. Clara Gracia przybyła, by uwolnić was od ucisku i strachu. W zamian chcę jedynie, byście stanęli razem z nią do walki o Jarę wolną od tyranii Castillo. Nazywam się Lita i walczę za Jarę, a wy? No, Lita już nie żyje. Ale zostawiła ten. Dobra, tu coś mamy. Czekajcie. Ukryte opowieści. Zebrano jeden ze 143. Ładnie. To dobra, no lecimy tu. Aha, i to co ja czytałem, to tutaj można sobie przeczytać. To są takie notatki Lity. 5. Okej. Okay. Dobra. To tu jest 6. Coś się świeci? O, tam coś jest, dobra. O! Koszulka amunicji. Przedmiot na korpus. Pokażcie mi to. O! To teraz jestem partyzantką. Jeszcze muszę mieć przedmiot na głowę, przedmiot na nadgarstek i przedmiot na stopy. No to kurwa, teraz chodzę boso? No jak to? Ja nie mam butu? Chodzę, że siebie nie ma widać, nie? No to nie ma nic chyba. Tu sobie coś rzeźbią. Ale ona też chciała. Ola. Chciała nam coś tam powiedzieć, nie? Clara. A, nam to zadanie pewnie dać. Dani. Dobra, idziemy. You ready? Jestem ready, że tak powiem. I attacked this archipelago with a man named Juan Cortez. He helped me build Libertad from the dirt. Juan's a spy master from the pre-Castillo days. Can build an ICBM from a goddamn ice cube tray. Pulled off ops for Espinosa, the KGB, then flipped to the CIA and Mossad for fun. Juan is my mentor. He's also unstable and an alcoholic. When shit went south, he was so embarrassed he walked straight out of my camp. Castillo soldados would love nothing more than to capture a double agent like Cortez. I need him back with Libertad, Danny. He's done with us, but you're a fresh face. Take this earpiece. Juan made them for comms. Then head to the village. If I were you, I would check the bar first. Okej. Okay. Dała nam jakąś słuchawkę i mamy zajrzeć do baru. Okej. Okay. Get down to that village and bring me Cortez. I hope for your sake he's sober. We will die without Juan. Bring him home. Okej. Okay. You're really going to let this thing go, stay here? A co on tu gada? What's nie tłumaczą. The problem, Julio? The problem is we're not a fucking charity, Clara. As long as Danny helps us, Danny stays. This isn't a handout, it's a two-way street. But you don't even know her. I'm not in a position to turn down help. We need fighters. Simple as that. You really think this kid is a fighter? We're about to find out. A, no czyli ja sobie sam poradzę. Bo on chciał, żeby... Czemu ona mnie chce pomóc? Czy coś takiego tam? Dobra. Powiedzmy, że ja w tym miejscu się z wami pożegnam. W tym wstępnym odcinku, że tak powiem.
Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, żebym dalej nagrywał tą serię, że tak powiem. Bo to był taki wstępny odcinek, także mi się podoba. Ja chcę zobaczyć tą, no przejść tą, te wszystkie trzy, co tam, znaczy jeszcze dwa mi zostały, nie? Fabularny tryb, teraz jest tryb akcji, no a tamten przyszedłem już, nie? Także te dwa pododdziały, nie? No pododdziały, nie, ale no te dwa scenariusze bym chciał przejść o tak, nie? Czyli dajcie znać, czy chcielibyście, żebym dalej nagrywał. No i oczywiście, jeżeli wam się film podobał, prosiłbym o łapkę w górę. No i zapraszam na kolejne odcinki. Dajcie znać w komentarzu, co tam piszecie, co tam myślicie o tym, o tych FPS-ach, co tam na początku wam pokazywałem, że co daje 60, a co daje 144. Prosiłbym o i zachęcał do komentowania tego, co to, czy u was coś tam to zmienia, czy nie. Czy wy coś jakieś lepsze poprawy widzicie w obrazie, bo ja na przykład na ten czas, na ten teraz nic nie widzę, żeby coś lepszego by było, nie? Także ja będę kończył, serdecznie pozdrawiam, dzięki za oglądanie. Życzę miłego dzionka, czy tam nocki, zależy kiedy będziecie mnie oglądać. No i żółwik dla was. Trzymajcie się, cześć.